No to witam was na drugim dniu sesji Linuxowej. Mam nadzieję, że Midl nie pokonał wszystkich, bo widzę, że trochę osób dotarło dzisiaj na salę. Pierwszą prelekcję poprowadzi Błażej, były prezes Akademickiego Stowarzyszenia Informatycznego. Będzie to godzinna prelekcja o tym, jak wyjść z Vima. Dawno, dawno temu zainteresowałem się edytorami tekstu, bo chciałem, prawda, edytować tekst lepiej. No i przeczytałem o tym, że jest wielka wojna, konflikt przedwiecznych użytkowników Linuxa najczęściej między dwoma programami. Vimem i Emacsem. No, nie wiedziałem wtedy zbyt wiele na temat ani tego, więc zacząłem czytać. Był Emacs, który był napisany w Lispie, miał porządną architekturę, można było go dowolnie rozszerzać programując. No i był Vim, który był taką trochę kupą haków na przestarzałe terminale. No więc zacząłem się uczyć Emacsa. Parę lat później odkryłem, że ze wszystkich edytorów, które testowałem, właściwie i mam zainstalowane, używam tylko Vima. Dlaczego? Otóż powodów jest wiele. Po pierwsze dlatego, że jest wszędzie. I to tak dosłownie wszędzie, nawet na urządzeniach wbudowanych często jakaś wersja VI-a się znajdzie. Nawet jeśli Vima czy VI-a w danym systemie nie ma, to wiele narzędzi Linuxowych zapożycza sobie różnego rodzaju skróty klawiszowe i inne, i ogólnie interfejs z Vima. Często traktowanie po prostu jakiegoś programu jak Vima może się skończyć tym, że odkryjemy, że większość skrótów działa. Dlaczego? No bo Vim jednak był bardzo popularny, bo znów jest wszędzie i jest mało wymagający. Łatwo jest wszędzie mieć tą samą konfigurację. Ja mam taki skrypt, który robi mi rsynka w dwie strony z moim serwerem, który kopiuje mi konfigurację Vima, aktualizując te pliki, które są nowsze. I to wystarczy, żeby synchronizować tą konfigurację na wszystkich serwerach, na których to edytuję. Oczywiście to nie jest use case dla wszystkich, tak? Ja akurat jestem adminem, edytuję pliki na wielu urządzeniach, więc mi to się przydaje. Jak ktoś jest programistą i tylko sobie klepie kod na swoim laptopie, no to będzie miał trochę inne doświadczenia. Jest też wygodny, jest rozszerzalny w całkiem prosty sposób. Ale jeśli o wygodę chodzi, to nie jest taki zwykły rodzaj wygody. To nie jest taki rodzaj wygody, że uruchamiamy edytor, zaczynamy pisać tekst i myślimy sobie, o, jak wygodnie się wklepie w tą klawiaturę. To nie ma takich edytorów, prawda? No albo umiemy pisać na tej naszej klawiaturze, albo nie. Do klawiatur też mam swoje preferencje, ale to nie dziś o tym. Jest wygodny w taki sposób, że po pewnym czasie, jak używamy Vima, jak przebijemy się przez te podstawy, które mogą być troszkę trudną zaporą do pokonania dla niektórych, to okazuje się, że przestajemy nawet myśleć o tym, co w tym Vimie robimy. To się staje tak naturalne, jakby to była część naszego ciała po prostu. I nawet wielu ludzi, którzy używa Vima, wychodzi z innych edytorów tak jak z Vima, a potem się dziwią, że zamiast wyjść z edytora wpisali tekst. Często się okazuje, że jak nie zadziała, to wyjdą z edytora już normalnie, ale nie usuną tego tekstu, no bo nawet nie myślą o tym, że go wpisali. Po prostu skrót nie zadziałał i potem na przykład kompilują sobie program albo uruchamiają sobie apkę webową i nagle jest syntax error. No więc właśnie, jak wyjść z Vima? To skomplikowane. Vim generalnie nie ma przycisku takiego w prawym górnym rogu albo w lewym górnym rogu, jak kto tam lubi, takiego X-a, ponieważ nie ma okna, bo jest generalnie programem konsolowym. Są graficzne wersje Vima, które taki przycisk mają, ale kto by chciał go używać? Vim jest programem, który został stworzony z myślą o tym, że przesuwanie ręki z klawiatury na myszkę jest bardzo powolnym procesem i w ogóle używanie myszki jest bardzo powolnym procesem. No bo trochę tak jest. No więc używa się do wszystkiego klawiatury. To jest coś, czego nie znajdziecie praktycznie w żadnym innym edytorze tekstu.
No więc metod jest kilka. Można wyjść z Vima wpisując dwukropek Q, dwukropek WQ, dwukropek QA albo dwukropek WQA. Jeszcze ewentualnie można dać wykrzyknik na koniec. I te wszystkie warianty robią różne rzeczy. Dwukropek Q wychodzi z Vima, ale nie zrobi tego, jeśli plik ma niezapisane zmiany. Na szczęście oczywiście to też nie jest tak, że Vim zupełnie zignoruje tę komendę. Wtedy Vim ostrzeże nas o tym, że plik ma niezapisane zmiany w taki sposób, że tego się praktycznie nie da zignorować. W Vimie również jest to wygodne, że jak coś jest źle, to Vim alertuje to w taki sposób, że nie możemy pisać tekstu. Więc trudno jest to zignorować, bo to coś jest źle, to się od razu czuje. Więc od razu to widzimy. WQ zapisze plik i wyjdzie. No chyba, że się nie da, bo na przykład jest tylko do odczytu. Wykrzyknik spowoduje, że ma to zrobić tak czy inaczej. Co za tym idzie, zapisać plik nawet jak jest tylko do odczytu, chyba, że nie mamy uprawnień, no to już jest inna sprawa. Albo wyjść z Vima tylko, wyjść z Vima zawsze, nie zapisując zmian. Za to WQA zapisze wszystkie pliki, które mamy otwarte, podobnie QA zamknie wszystkie pliki, które mamy otwarte. Jak otworzyć więcej niż jeden plik, to zaraz powiem. ZZ i ZQ odpowiednio zapisują i wychodzą i nie zapisują i wychodzą. Jak nie chcemy wpisywać dwukropka, no to możemy na szybko Shift ZZ i mamy zapisane, wyszliśmy z Vima. Dwukropek X albo dwukropek XIT robią to samo. Tak samo EXI albo EXIT też robią to samo co XXIT. Wychodzą z Vima z jakimiś tam małymi różnicami. Pokażę wam od razu, mam tu taki plik, który będę sobie edytował. Powiedzcie mi, czy tekst jest dobrze widoczny dla wszystkich? Tu słyszę, że nie. Dobrze. To spróbujmy. O, teraz będzie lepiej? Jest już OK? Dobrze. Wyjdę sobie z tego Vima. Otworzę go jeszcze raz. Jak widać, najprostsza metoda otworzenia Vima to jest właśnie wpisanie nazwy pliku po nazwie komendy. Ja lubię używać terminala, więc będę używał terminala. No, można też dwa razy kliknąć na plik w waszej ulubionej przeglądarce plików i otworzy się okienkowy Vim. Natomiast jak chcecie dowiedzieć się więcej na temat czegokolwiek w Vimie, czego w sumie z jakiegoś powodu nie mam na prezentacji, polecam wpisać dwukropek help i na przykład nazwę komendy, czyli dwukropek x. To nam otworzy sobie plik, który tutaj mówi, że dwukropek xit, tutaj mamy kursor, nie wiem czy widzicie, na czerwono na górze po prawej, mówi, że to jest tak jak WQ, ale zapisz tylko jeśli coś się zmieniło, ponieważ WQ zapisze nawet jeśli się nic nie zmieniło. Szczegół, nie trzeba o nim pamiętać. Tutaj są jeszcze inne metody, prawda, ZZ, ZQ, no tutaj mamy już inny dział, mamy też opisane różne inne komendy. Wychodzimy z tego dwukropek Q, moglibyśmy wyjść dwukropek QA, żeby zamknąć wszystkie pliki, bo mieliśmy otwarte dwa naraz, jak widać, na jednym ekranie. Także to już znacie największy tajnik Vima. Jak przez przypadek wam coś tego Vima otworzy, bo nie brakuje w Linuxie plików, które to robią, komend, które to robią, to wiecie co zrobić. To może nie być trywialne, bo jak ktoś nie wie jak wyjść z Vima, to prawda, no, jest problem. Na szczęście Vim stara się być pomocny i zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie żartują z tego, że trudno jest z niego wyjść. Więc jak naciśniemy Ctrl-C, które jest standardowym skrótem klawiszowym na przerwanie programu, to na dole nam wypisuje, jak z niego wyjść. W razie, gdybyśmy mieli wątpliwości. No ale jak to się dzieje, że możemy wpisać dwukropek WQ i nie wpisało nam się to w tekście? No bo właśnie to jest to, co jest w Vimie najbardziej wyjątkowe, czyli tryby. Żaden inny edytor, który znam, nie ma, przynajmniej nie pamiętam żadnego. Możecie mi wytknąć. Nie ma trybów. W
wchodzimy, wpisujemy tekst. Vim też ma taki specjalny tryb uruchamiania, że się od razu wpisuje tekst, ale po co? Różne dziwne skróty klawiszowe typu ZZ czy ZQ. Dwukropek wchodzi do trybu wprowadzenia komend. To jest właśnie to, co jak nacisnę dwukropek, to mi się pokazuje dwukropek na dole i to jest tryb wprowadzenia komend. Tutaj coś sobie piszę, prawda? I mogę coś sobie wykonać. Tryb wprowadzania tekstu służy niespodzianka do wprowadzenia tekstu albo zamiany go. A tryb wizualny może mieć nieintuicyjną nazwę, ale chodzi w nim o zaznaczanie. Wizualny jest dlatego, że w przeciwieństwie do wszystkich innych zaznaczeń Vim nam w tym wypadku je pokazuje faktycznie. Dlaczego mielibyśmy mieć zaznaczenia, które nie są pokazywane? Zaraz wam pokażę. No to kolejna podstawowa rzecz, jak już wiemy, jak zacząć pisać. I tutaj mamy kolejne parę komend. To jest, myślę, dobry moment, żeby was ostrzec o tym, że zupełnie nie powinniście się starać zapamiętać tego, co ja do was mówię. Po to mamy streaming, po to będzie to wrzucone na YouTube'a. Mogę wam udostępnić to sobie zobaczyć. Próba zapamiętania tego nie ma sensu. Chcę wam pokazać, co Vim umie, dlaczego go używam i jak go używam. Przede wszystkim też, żeby było jasne, to nie są wszystkie metody, żeby zacząć wprowadzać. Do głowy mi przychodzi kilka innych. Skupmy się na podstawach. Zacząć wpisywać tekst jest naciśnięcie I. Co powoduje I? I powoduje, że pokazuje nam się na dole taki insert, prawda? Jak tam widać na górze. Jak jesteśmy w trybie insert, naciskając insert. Kolejny raz. Jak wejdziemy do trybu comment, escape'em, złota escape pomoże. Jak naciskamy insert, drugi raz to będzie tryb replace. I teraz może... No niestety oczywiście replace... Będzie ta sama długość na razie. I duże I zaczyna wprowadzać tekst na początku, ale robi to w sensowny dla programistów sposób. Jak nacisnę duże I, to zaczynam wprowadzać po wcięciu, co oznacza, że nie muszę wciskać na 5 minut strzałki w prawo, jak ktoś lubi zagnieżdżenia, prawda? Tylko A robi delikatnie co innego. Jak mamy kursor, to możemy coś zrobić. Jak mamy tutaj sobie, na przykład jesteśmy tutaj i chcemy dopisywać tekst na końcu, tak jak naciśniemy I, no to będziemy wpisywać tekst jakiś tu, prawda? Czyli przed kursorem. To będziemy wpisywać za nim. Co jest równoważne z naciśnięciem I strzałki w prawo, ale jesteśmy bardzo leniwi i chcemy zrobić to jednym przyciskiem. I nie żartuję mówiąc, dochodzi się w pewnym momencie w używaniu Vima do takiego stanu, w którym używanie strzałek po prostu trochę boli. Jest takie nieefektywne. Tyle za dużo trzeba nacisnąć po prostu. Trzeba o tym myśleć, co trzeba zrobić. Ile razy nacisnąć strzałkę? Nie chcemy tego. No i wtedy możemy wpisywać tekst po kursorze. Tak naprawdę on i tak jest przed kursorem, ale chodzi o to, że A przesuwa kursor. Duże A natomiast jest bardziej przydatne, bo przechodzi na koniec linii i od razu zaczynamy wpisywać tekst na końcu linii. R i R, w sensie małe R i duże R, służy do zamiany tekstu. Małe R
służy do zamiany jednego znaku. Nie wchodzi w tryb edycji, tylko zamienia nam jeden znak. To jest całkiem przydatne. Duże R wprowadza nam, powoduje wejście do trybu replace. No i tak jakbyśmy nacisnęli dwa razy insert, no ale wiadomo, przecież chcemy nacisnąć mniej. No? W szczególności, że użycie dwa razy insert wymaga liczenia do dwóch. No, ale wracając do ciekawszych rzeczy, czyli przechodzenie po tekście w Vimie. Widzicie, tak jak już wam mówiłem, strzałki trochę bolą. W ogóle, żeby nie używać strzałek, ponieważ filozofia Vima jest taka, że w ogóle ruszanie nadgarstkiem to jest za dużo wysiłku, więc powinniśmy trzymać ręce w taki sposób, żeby mały palec był na literze A, kolejny S, D i F wskazującym palcem, natomiast druga ręka od J, K, L i średnik. Dlatego Vim bardzo intuicyjnie ma strzałki na H, J, K, L, żebyśmy nie trzymali ręki poprawnie. Ale to wiecie, Vim powstało w czasach, kiedy jeszcze nie wymyślono tego układu klawiatur do końca, więc to mogło mieć jakiś związek. W każdym razie H to jest strzałka w lewo, L to jest strzałka w prawo, J to jest strzałka w dół, K to jest strzałka w górę. Nie byłbym w stanie powiedzieć wam tego z pamięci, ale jestem w stanie tego płynnie używać, nie myśląc o tym. Na tym właśnie polega przyzwyczajenie do Vima, że trzeba się zastanowić, co ja właśnie zrobiłem, co ja wcisnąłem, ale działa. Zwykle ja osobiście przełączam się pomiędzy używaniem HJKL a strzałkami, w zależności od tego, co robię. Jak tylko sobie scrolluję strzałkami po pliku albo page downem, page upem, to używam strzałek. Jak faktycznie edytuję tekst, to często używam właśnie HJKL. Ale strzałki są nieefektywne. Możemy się bardzo szybko poruszać pomiędzy różnymi miejscami w tekście, na przykład przechodząc pomiędzy znakami. Ten kwadrat tutaj, który jest, to jest jakiś znak. Tutaj przykład jest taki, że często wyobraźcie sobie, jak programujecie, macie kilka argumentów funkcji. No chyba oczywiście, że programujecie w Haskellu, no to wtedy wiadomo, funkcja zawsze ma jeden argument, ale pomińmy to. Chcemy przejść pomiędzy argumentami albo do następnego. Tutaj mam akurat plik YAMLowy i wyobraźmy sobie, że chcę przejść do dwukropka. No to wpisuję sobie T i dwukropek i nagle ląduję przed dwukropkiem, prawda? Bardzo wygodne. W szczególności bardzo wygodne, jak chcę na przykład dopisać coś do tego argumentu. Tak samo T przecinek przeniosłoby mnie do przecinka. Jak chcę wylądować na dwukropku, żeby na przykład zacząć pisać za nim, to piszę F dwukropek i też działa. Wersje z dużymi literami, duże T, przeniosą mnie, na przykład duże T podkreślnik, za najbliższy podkreśnik, prawda? Bo wpisałem duże T podkreśnik. Tak samo duże F podkreśnik przeniesie mnie na niego. Ponieważ Vim jest bardzo pragmatycznym edytorem tekstu i chce być dla nas wygodny, to jak wpiszę sobie T dwukropek i powtórzę to T dwukropek, to nie stanie się nic. Dlatego, że jest jeden dwukropek w linii, a T i F nie przenoszą między liniami. Dlaczego? Z prostej przyczyny, bo możemy zrobić literówkę i zamiast dwukropka na przykład sobie wybrać znak, którego w linii nie ma, ani w następnej połowie pliku. Powiedzmy T, klamerka zamykająca. No i teraz, czy chcemy zostać przeniesieni na koniec pliku albo nie wiadomo gdzie? No, raczej nie. Są inne metody bycia przenoszonym na koniec pliku, jak naprawdę tego chcemy. Co za tym idzie, do poruszania się właśnie pomiędzy częściami funkcji, czy tam wywołania funkcji, albo innych struktur w pliku, to się nadaje świetnie. Znów, ja zwykle piszę kod, niekoniecznie piszę tekst pisany, chociaż tekst pisany też piszę w Vimie. Raczej mi się nie zdarza używać pomysłów typu LibreOffice,
bardzo fajne narzędzie w ogóle, super wolne oprogramowanie, ale nie dla mnie. Ja wolę Vima, Markdowna, tego typu rzeczy. Więc edytowanie struktur w tekście bardzo mi się przydaje. Jak chcemy przejść do początku i końca linii, to możemy użyć 0 albo dolara. 0 przenosi nas na początek, niestety na zupełny początek. Dolar przenosi nas na koniec. Oczywiście duże i znak duże i escape przenosi nas na koniec wcięcia. Przy czym no, na pewno istnieje efektywniejsza metoda bycia przeniesionym na początek linii, ale ja używam akurat tego wariantu. Dlatego ten wam pokazuję. Nie byłbym w stanie pokazać wam wszystkiego, więc nawet nie próbuję. To jest Vim. Tutaj jest za dużo. Znaczy no. Jeszcze raz? Okej. Okay. Ktoś coś mówił, ale nie usłyszałem. Jedną z metod bycia przeniesionym na gdzieś poza linię jest wyszukiwanie w pliku. To jest coś właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które można zobaczyć w innych narzędziach w Linuxie. Jak mamy na przykład LESS, który służy do przeglądania tekstu, nie edytując go, to LESS potrafi wyszukiwać w dokładnie ten sam sposób, z dokładnie tymi samymi skrótami. Powiedzmy sobie, że chcemy znaleźć sobie db3, to wpisujemy slash db3 i jest, prawda? A jak chcemy poprzednie db znaleźć, no to możemy znak zapytania db i przeniesie nas wcześniej. Możemy też używać małego n i dużego n. Małe n przenosi nas do kolejnego wystąpienia, tylko że to jest kolejne wystąpienie wstecz, ponieważ użyliśmy znaku zapytania. Jak damy slash db, to będzie normalnie. Jak damy duże n, to będzie wstecz. Jak widać, to się zapętla, ponieważ znów Vim stara się być wygodny. Rzadko obchodzi nas to, czy to, czego szukamy, jest przed naszym kursorem, czy za naszym kursorem. Więc zwykle chcemy właśnie, żeby się zapętlało. No i tak też jest. Żeby było łatwiej, żebyśmy nie musieli pamiętać, gdzie zaczęliśmy, Vim nas pomocnie informuje, że się zapętlił tym komunikatem na dole. On znika przy następnym wyszukiwaniu. Tak. Aha, to wyszukiwanie wspiera wyrażenia regularne. Możemy wyszukać, tutaj nie jestem w stanie chyba tego dobrze pokazać, ale możemy wyszukać na przykład pierwszą linijkę, która nie zaczyna się od spacji. To też będą te niezagnieżdżone, ale mogę napisać tutaj coś innego, prawda? I też zadziała, znajdzie mi coś innego. To są dziwne wyrażenia regularne. Nie chcę o nich dziś opowiadać, dlatego że po prostu nie starczyłoby na to czasu. Ale polecam manual do Vima, on działa. W sensie no, powie nam, jak są skonstruowane. Mniej więcej da się ich używać, tylko trzeba się przyzwyczaić. Dlaczego są dziwne? Bo powstały zanim powstały perlowe wyrażenia regularne. Po prostu. Wtedy jeszcze nie było konwencji, które znamy i lubimy, więc są trochę inne. No, mamy jeszcze B, E i W, które służą do poruszania się pomiędzy słowami. One poruszają się między liniami. W porusza się między jakąś tam definicją słowa. Ona jest specyficzna w tym sensie, że na przykład zatrzymuje się na dwukropku. Nawet jakbym tu miał coś innego bez spacji, to B i W, prawda, przeszłoby mi w ten sposób przez dwukropek. W od E różni się tym, bo B przechodzi słowo wstecz. W sensie na początek słowa, w którym jesteśmy. W przechodzi na koniec słowa, W przechodzi na początek następnego słowa, natomiast E przechodzi na koniec słowa, w którym jesteśmy. To polecam poeksperymentować. Można się łatwo przyzwyczaić. Są jeszcze wersje z dużymi literami. W przejdzie na początek następnego słowa, gdzie w wypadku wersji z dużą literą słowo to jest dowolny ciąg znaków, który nie zawiera spacji, czy tam białych znaków. Podobnie duże B tak zadziała. No i duże E też będzie ignorować wszystko poza, wszystko poza spacjami. Ale
To są wszystko rzeczy, które mogą wydawać się bez sensu. Bo tylko poruszamy się po pliku, no ile można się po tym pliku poruszać, nie edytując go. I tu się zaczyna coś, co, w czym Vim naprawdę jest bardziej pomocny niż inne edytory tekstu. Możemy ten tekst edytować. Ja, nie mówiąc wam o tym, parę razy tych feature'ów użyłem już podczas tej prezentacji. Na przykład tutaj przed chwilą, jak sobie wpisałem coś takiego. No, w jaki sposób usunąć szybko ten tekst? Mógłbym go zaznaczyć myszką, wpisać backspace czy delete czy coś tam. Nie. Mamy tutaj sobie D i jakaś strzałka. Ta strzałka tutaj symbolizuje ruch, to co było na poprzednim slajdzie. Więc D, te spacja, usunie to. Jakbym chciał zrobić to szybciej, to oczywiście D i duże E też to usunie. Te wszystkie ruchy, które wam opisałem przed chwilą, są w stanie, jesteśmy w stanie ich użyć i jeszcze większej ilości do tych komend. DD i ogólnie jest taka konwencja w Vimie, że mamy, jak mamy komendę, która przyjmuje ruch jakiś, to jak powtórzymy tą komendę zamiast ruchu, to zostanie zaaplikowana na linii. Tak DD usunie linię. Przy czym usuwanie to jest takie trochę wycinanie, to potem można wkleić. CC od DD różni się tym, że usunie tekst, znaczy się wytnie go. Nie ma usuwania w Vimie jako takiego, jest tylko wycinanie tekstu. CC zmieni nam całą linię, podczas gdy C, na przykład jakbyśmy chcieli zrobić CT spacja, to on usunie to i wejdzie w tryb insert. Na tym polega C. Znów, mamy dużo skrótów klawiszowych, które ucinają nam jedno naciśnięcie klawisza. I znów tego samego, tego się używa, faktycznie. Y służy do kopiowania. Y to jest skrót od słowa yank. Yank, ponieważ ktoś tak wymyślił. Natomiast P wkleja. Tutaj właśnie dobry przykład czegoś, co pokazywałem ostatnio ludziom, jak potrzebowałem wymyślić plik, który będzie miał dużo tekstu, tak ad hoc. Jakiegoś tekstu takiego, który się dobrze kompresuje, więc powtarzany tekst był dobry. No i to jest świetny przykład. Mamy GG, który akurat przechodzi na początek. Taki sobie ciąg znaków. Zaraz wam opiszę dokładniej, co robi. Y duże G, które tutaj, tutaj mam, o, patrzcie, mam myszkę. To się rzadko zdarza, żebym jej użył. Y duże G, dlatego że ta prezentacja nie jest w Vimie. Tak? Jest napisana w Vimie, ale nie jest prowadzona w Vimie, więc nie mogę użyć klawiatury do wygodnego zaznaczenia tekstu. Przeglądarki takie fajne nie są najczęściej. Y duże G powoduje zaznaczenie do końca pliku. Możemy... Ups, tak, to nie było to, o co mi chodziło. To konsekwencje używania myszki. Możemy spróbować to zrobić na tym oto pliku. GG VG Y. No i wkleimy sobie 396 więcej linii. To było 11 razy, a nie 100 razy, ale da się. Oczywiście poeksperymentujcie. Uruchomcie Vima, spróbujcie, tak? Nie mówię, że teraz, ale polecam się pobawić takimi rzeczami. Zaleta tego jest taka, że spróbujcie wyjaśnić komuś, jak ma użyć sekwencji skrótów klawiszowych w dowolnym innym edytorze. Tutaj trzeba znaleźć konwencję na Control, która jest ustalona, ale nie każdy ją zna. Gorzej jeszcze, jak trzeba Alt nacisnąć. O. No w każdym razie użytkownikowi Emacsa i Maxa wyjaśnimy, jak ma użyć Emacsa, tylko jeśli już umie go używać, co może być trochę mniej przydatne. W Vimie po prostu mówimy, wklep taką sekwencję znaków i zadziała. Ktoś może absolutnie nie rozumieć, co robi, a i tak będzie to działać. No więc zaznaczanie tekstu, czyli ten nasz tryb wizualny. Przed chwilą go użyłem właśnie, wpisując V. To jest niezmiernie przydatny feature. I ta część, której najbardziej używam, V, zaznacza po prostu tekst jak normalny tekst. Duże V zaznacza liniami i to się przydaje, jak chcemy skopiować albo przenieść
duży kawałek pliku, ale to, co jest naprawdę najbardziej przydatne, to jest Ctrl V. Ten właśnie daszek V, tak jak parę lat temu mówiłem na sesji przy okazji innej prezentacji, to jest konwencja na Ctrl V. To też jest dość stara konwencja, ale jest też używana przez Vima, więc wypada ją znać. I Ctrl V powoduje zaznaczanie prostokątów. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że możemy zrobić jedną ważną rzecz, czyli nacisnąć duże I i zacząć wprowadzać jakiś prefiks. On zacznie nam wprowadzać na początku, powtórzę tą akcję, na początku kolumny wpisuję duże I, wpisuję prefiks i wprowadza nam przy pierwszej linii. Naciskam Escape i Vim wprowadza to do pozostałych kolumn. To jest coś, co naprawdę często mi się przydaje. Edytuję. Prosty przykład. No, ostatnio miałem okazję kopiować dużo struktur danych pomiędzy C a Rustem i musiałem obrobić je po prostu, dlatego że składnia była trochę inna. Vim mi w tym niezmiernie pomógł, bo po prostu używając tych różnych dziwnych feature'ów, typu właśnie dodawanie prefiksów i tak dalej, byłem w stanie zrobić to i nie zabić się. Bo tak to jakbym miał, naprawdę, jakbym miał kopiować te struktury ręcznie i przepisywać, to chyba bym miesiąc to robił z taką niechęcią. Rozumiecie, ja jestem leniwym człowiekiem, nie lubię robić powtarzalnych rzeczy, wolę, żeby to zrobił za mnie komputer. Chociaż w sumie myśląc o tym, po prostu poprosiłbym kogoś, żeby to za mnie zrobił. Jasne. Naciskam Ctrl V, przejeżdżam sobie w dół, w kontekście ktoś mnie poprosił o to, żeby powtórzyć sekwencję. Naciskam duże I, co przenosi mnie do trybu insert, który nie różni się wizualnie niczym innym od zwykłego trybu insert, ale wpisuję sobie jakiś prefiks, coś sobie wpisuję. Tu mogę, zaleta jest tego też taka, że jak się pomylę, to mogę stwierdzić coś innego i nic się nie stanie złego, daję escape i zostaje to wprowadzone do wszystkich innych linii, w których to zaznaczyłem, w tej kolumnie, w której to zaznaczyłem. Taka sobie sekwencja. Właśnie. Jesteś w stanie zrobić coś takiego, ale w różnych miejscach w edytorze? To nie było jak prefix, ale konkretną frazę wprowadzisz do różnych ustawieniach kursora. Pytanie było o tym, czy jestem w stanie wprowadzić jakąś frazę w różnych pozycjach kursora. Tak, jestem w stanie. Zaraz pokażę, w jaki sposób. Właśnie w tym momencie zresztą. Makra. Bo widzicie, edytowanie tekstu czasem nie jest aż takie proste. Jeśli chodzi o różne pozycje, jeśli chodzi o wprowadzanie tekstu pod różnymi pozycjami kursora, to są na to pewnie jakieś metody. Szczerze mówiąc, ja nie znam żadnej takiej, powiedzmy, wbudowanej, ale są makra, których bardzo łatwo się używa. Powiedzmy, że chcę zamienić teraz wszystkie dwukropki na znaki równości. Często. Dlaczego taki plik w ogóle przygotowałem? Często mi się zdarza w pracy zamieniać pliki pomiędzy YAML-em a z zmiennymi środowiskowymi. Zmienne środowiskowe mają taką konwencję, że mamy duże litery i znak równości i brak spacji po nim. Natomiast YAML to YAML, prawda? No i teraz wyobraźmy sobie takie makro, że chcemy zmienić te dwukropki na inną frazę. Tu zmiana, a wpisanie frazy niewiele się różni. Naciskamy Q, żeby nagrać makro i wybieramy jakiś znak, pod którym będziemy to makro mieć dostępne. Ja zwykle, jak używam jednego makra, czyli najczęściej, naciskam QQ i jak widać jest na dole recording małpa Q. Jak nie naciśniecie dwukropka przy wychodzeniu z Vima i dacie dwukropek, zamiast dwukropek Q dacie Q, to dzieją się różne rzeczy. Dziwne, bo zaczyna właśnie nagrywać makro. I macie wtedy recording małpa Q. To nie przeszkadza. Robimy sobie coś. Co sobie robimy? Przechodzimy do dwukropka, czyli F dwukropek. I teraz zmieniamy dwa najbliższe znaki. Jak to możemy zrobić? No na przykład CF spacja, czyli
zmień do spacji włącznie z nią i wpisujemy tutaj znak równości. Wychodzimy z tego. No i żeby makra nam się wygodnie używało, to przechodzimy do początku zerem i naciskamy strzałkę w dół. No i teraz naciskamy Q znowu, żeby zakończyć nagrywanie makra, ponieważ no, nie można nagrywać makra w trakcie nagrywania makra, więc próba zrobienia tego po prostu zakończy nagrywanie. I to jest to, o co nam chodziło. I teraz wywołujemy to makro. Małpa Q. Małpa Q spowoduje nam wykonanie tego. Jak widać, zmieni to. I teraz już jak wykonaliśmy to makro, to możemy je powtórzyć. Małpa, małpa, prawda? Możemy powtórzyć to też 3 razy, bo widzicie, kolejna fajna rzecz w Vimie. Każda komenda, prawie każda, przyjmuje jakiś numerek. Ten numerek oznacza na przykład, ile razy powtórzyć makro, ile linii usunąć. Jak wpiszemy 3DD, to usunie nam 3 linie. Możemy je z powrotem wkleić, bo tak jak już mówiłem, w Vimie nie ma usuwania tak do końca, jest wycinanie. Jak chcemy powtórzyć to makro 3 razy, to wpisujemy 3, małpa, małpa i nie działa. Dlaczego nie działa? No bo nagraliśmy makro, który oczekuje spacji, prawda, a tam spacji nie ma. Ale jak sobie dodamy spację, zakładając, że tutaj faktycznie jakieś hasło będzie, no to 3, małpa, małpa i jest. Świetnie. Można by pomyśleć nad lepszym makrem, ale to jest metoda, której ja właśnie używam, jak muszę dodać jakąś frazę w jakimś miejscu. Alternatywną metodą, której używam, to jest search and replace, który działa w ten sposób, że najczęściej zaznaczam tekst. Mogę sobie to zrobić o tutaj. I teraz coś, czego znów nie mam na prezentacji. Jak dam dwukropek podczas zaznaczenia tekstu, to wykonuję komendę na zakresie, który zaznaczyłem. To oznacza właśnie to, co mam za dwukropkiem, a przed kursorem. No jest taka komenda S, która właśnie zamienia to, co wyszukaliśmy, na coś innego. To jest coś, co możecie... Ups, przepraszam, odłączył mi się kabel. To jest coś, co możecie znać z Perla. Mogę tutaj zamienić dwukropek i być może spację na znak równości. I trafiłem na to, że regexpy vimowe inaczej działają. Tutaj wam mogę dać taki protip. Wypada zacząć regexpa od backslash v, który oznacza very magic. I very magic najpewniej pomoże. Bo on sprawia, że te wyrażenia regularne zachowują się bardziej jak wyrażenia regularne. Także to są te dwie metody, których używam. I nimi jestem w stanie zrobić naprawdę dużo. Poza makrami jest jeszcze kropka. Do prostych edycji, jak faktycznie zmieniamy kawałek tekstu i chcemy na przykład jeden kawałek tekstu zamienić na inny kilkukrotnie, na przykład, nie wiem, jakby tutaj byśmy chcieli na Postgres, na host zamienić, prawda, no to zrobiłem to nie nagrywając nic, wpisuję kropkę i jest. No tylko to jest do takich rzeczy, które naprawdę są małe i najczęściej następują po sobie i chcemy to faktycznie zrobić w ten sposób, naciskając sobie kropka, strzałka w dół, kropka, strzałka w dół. To się nadaje dobrze. Tak jak już kilka razy powtarzałem, Vim stara się być dla nas jak najbardziej naturalnym, więc nie zmusza nas do zaprogramowania jakiegoś super makra. Ale możemy też zrobić bardziej zaawansowaną rzecz. Wyobraźmy sobie, że chcemy dodać to, co jest tutaj, do tego, co jest tu, żeby było prefiksem do zmiennych środowiskowych. To też da się zrobić makrami. Nagrajmy makro W, którym zrobimy tak. Przejdziemy do dwukropka, dodamy tutaj podkreślnik, zaraz okaże się dlaczego. Zaznaczmy sobie ten tekst. Aha, źle zrobiłem, ale to nieważne. Niech się nagra. Skopiujmy sobie tekst do dwukropka, YT dwukropek. Zaznaczmy sobie ten tekst. Dajmy P. I Escape. Nie. Q to chciałem zrobić, żeby skończyć nagrywać makro. I wtedy to samo mogę zrobić
małpa w i jest. Super, prawda? Jeszcze moglibyśmy usunąć ten dwukropek tutaj albo całą linię w tym makrze i mielibyśmy już w ogóle coś, co nam sensownie spłaszcza strukturę. Moglibyśmy jeszcze zrobić bardziej zaawansowaną rzecz i podczas nagrywania makra zacząć zaznaczanie i przejść do najbliższego miejsca, gdzie nie ma spacji na początku, dać strzałkę do góry i przejść do miejsca, gdzie następny znak nie jest spacją. W ten sposób zaznaczyć cały blok wcięć. Metod jest dużo, tylko trzeba nauczyć się myśleć po Vimowemu. Z ciekawostek, makra, jak widać, to jest ciąg znaków, który wprowadzamy. Możemy potem ten ciąg znaków komuś podać. Ten właśnie control, nawias kwadratowy, to jest escape, a to 80 w nawiasach trójkątnych to jest znak nowej linii, czyli enter. Z innych komend. Bardzo wygodną komendą, której nauczyłem się względnie niedawno, jest backtick backtick, czyli to, co mamy przy tyldzie nad tabem, to wraca do poprzedniej pozycji. Wyobraźmy sobie, że to jest najczęstsza metoda, której używam. Edytuję sobie tu jakiś tekst i wyobraźmy sobie, że na górze mam jakiś import albo use, czy czegokolwiek tam się używa w waszym języku programowania, może include, może require, nie wiem. Przechodzimy na początek pliku za pomocą gg, to jest komenda, która przechodzi na początek pliku. Tutaj sobie ruszamy kursorem, strzałkami, wpisujemy sobie import this, prawda? Powiedzmy, że to jest Python. I chcemy wrócić tam, gdzie edytowaliśmy, bo tam chcemy tego importu użyć. Wciskamy backtick, backtick i jesteśmy. To powraca do poprzedniej pozycji przed ruchem jakimś, który wykonaliśmy. Co to jest ruch? Ruch to jest właśnie jakieś wyszukiwanie, to jest jakieś GG albo duże G i tak dalej. Właśnie GG pozwala nam przejść do którejś linii. Jak mamy jakiś, tak samo jak duże G, jak mamy informację w linii 463 jest błąd, prawda? No to wpisujemy 463 duże G i jesteśmy w linii 463. Ale mają też, dlaczego pokazuję obie? Dlatego, że GG jest taką standardową metodą przejścia do pierwszej linii, a duże G jest standardową metodą przejścia do ostatniej. Z innych przydatnych rzeczy, coś czego często używam, jak edytuję jakiś skrypt, to wykonanie go, powiedzmy, Python procent, wykona mi komendę Python z nazwą pliku, który edytuję. Innym ciekawym wariantem, ponieważ to jest Vim i można łączyć wszystko ze wszystkim, jest zapisywanie pliku przez komendę. Jak wpiszemy sobie coś takiego, to co się stanie? Vim przekaże treść tego pliku jako standardowe wejście do komendy sudo t i nazwa pliku, który edytujemy. Efekt będzie taki, że poza tym, że T nam wyświetli ten plik, mogę to zrobić w sumie nawet, hasło. No dobra, widać, że można wprowadzić hasło. Wyświetlił nam ten plik, jak widać na górze. To nie jest z Vima, tylko to jest faktycznie wyświetlony plik. Jest trochę za długi, żeby to było tu widać. I zapyta się nas o załadowanie tego pliku ponownie, ponieważ zmienił się podczas posiadania go otwartym w Vimie. Ta komenda go zmieniła. Zmieniła go, bo zapisała go jako root. To się przydaje, jak edytujemy jakiś plik konfiguracyjny i zapomnimy odpalić sudo -e, albo jak kto woli sudo vim. I otworzyliśmy plik jako zwykły użytkownik. Nie jest to perfekcyjna metoda, bo pyta się nas o załadowanie ponowne pliku, ale działa. W sumie nie powinienem był tego robić. No ale niech tak będzie. I to jest sztuczka, której w sumie, którą też nie każdy zna. Teraz zakładki, czy tam taby. To jest pewnie kontrowersyjny temat, bo jest wielu użytkowników Vima, którzy nie lubią tabów w Vimie. Oni wolą mieć bufory albo splity albo cokolwiek innego. To naprawdę Vim ma wiele możliwości otwarcia kilku plików naraz. Ale można sobie otworzyć tabę.
tab E15SL, na przykład ten katalog, i otworzy nam przeglądarkę plików, czy tam plik, prawda, w zakładkach. Możemy przenosić się pomiędzy zakładkami za pomocą GT albo GDUŻET. No mam dwie, więc to będzie to samo wstecz czy w tą stronę. Możemy też przejść do zakładki numer 1, wpisując 1GT. Tutaj nie ma niespodzianek. Jak damy numerek, to będziemy w zakładce o tym numerku. Ja używam zakładek całkiem dużo, co jest też związane z pluginami, których używam. Przede wszystkim jest parę metod instalacji pluginów w Vimie. No, kto by się spodziewał, że prawda jest jedna metoda zrobienia czegoś w tego typu edytorze. Vim 8 ma swój własny system pluginów, którego nie testowałem z jednej prostej przyczyny, bo po co? Mam już działający. Patogen jest popularnym takim systemem. On działa tak, że tam się ściąga go, dopisuje coś do pliku konfiguracyjnego Vima, czyli .vimrc, o którym wam w ogóle nie powiedziałem, ponieważ to jest osobna prelekcja, co można zrobić w Vimrc. Ale dodaje się tam jedną linijkę, jak klikniecie na link albo znajdziecie sobie w internecie patogena, to tam jest instrukcja. I od tego momentu wystarczy sklonować repozytorium jakiegoś pluginu do odpowiedniego katalogu i on już jest. I jest automatycznie ładowany. Te, których ja używam, zdarza mi się ich używać, nie powiem, że wszystkich, to jest Ctrl-P. Ctrl-P używam naprawdę masowo. Co robi Ctrl-P? Ctrl-P powoduje, ale w tym celu muszę przejść do katalogu. Ctrl-P powoduje, że otwiera nam, no właśnie, nie zobaczę tego tutaj. Otwiera nam listę plików, w której możemy sobie wyszukiwać, wpisując sobie jakiś ciąg znaków. I dam Enter i otworzy mi go w nowym tabie. To nie jest akurat domyślne zachowanie, to jest skonfigurowane przeze mnie, że otwiera mi go w nowym tabie, ale też nie jest trudne do skonfigurowania. Robiłem to metodą kopiuj wklej z dokumentacji. To, co jest ważne w Ctrl-P, on otwiera całą strukturę katalogów. Możemy mieć całe nasze repozytorium, otwieramy Vima po prostu w głównym katalogu tego repozytorium i wpisujemy kawałki ścieżki. Przez kawałki ścieżki rozumiem, że wpisujemy tutaj parę znaków z jednego katalogu, potem jakiś znak dalej i jedyne, co musi być spełnione, to kolejność tych znaków, co oznacza, że jak mamy super długie ścieżki, na przykład w Ansible często się to zdarza, że mamy katalog roles, nazwa roli, tasks, main, prawda? No to nikomu się nie chce tego tasks wpisywać, tylko na przykład wpisuje dwa znaki z nazwy roli i main, albo wpisuje TA i od razu mi znajduje ten plik. Dużo mniej używania taba niż w wypadku otwierania tego ręcznie. Wszystkim polecam zainstalować ten plugin, poeksperymentować z nim. On tak ułatwia pracę z edycją tekstu, że to jest jeden z powodów, dla których przestałem używać innych edytorów. Po prostu jak nie mam czegoś takiego w edytorze tekstu, to mi się odechciewa go używać. GUndo to jest bardzo ciekawy program. On... Tak, zapomniałem go zainstalować tutaj. On wyświetla... To nie pokażę wam go, bo mam parę minut jeszcze. On wyświetla drzewo, musiałem o czymś zapomnieć. On wyświetla drzewo edycji pliku. Widzicie, Vim od wersji 7, która już ma dobre parę lat, ponad 10 chyba, wspiera więcej niż jedną wersję cofania, tak jakby. Może inaczej, jak cofamy zmiany i zaczynamy wprowadzać inne, to otwieramy tak jakby nową gałąź drzewa edycji tego pliku. I wciskając F5 wtedy, on nam wyświetli całe to drzewo i nie musimy się dzięki temu martwić, że usunęliśmy jakiś kawałek tekstu, który był nieskomitowany, zamieniliśmy go na coś innego i teraz nie wiemy, co tam było. Bo już nie możemy cofnąć. Możemy cofnąć. Tylko że Vim ma jeden problem z tą funkcją, z tymi możliwościami. Nie ma interfejsu do tego. GUndo to jest interfejs do tego. Też polecam sobie sprawdzić.
Syntastic to jest plugin, który wspiera kolorowanie i sprawdzanie składni. W sumie kolorowanie jest wspierane tak czy inaczej. Który wspiera sprawdzanie składni, kompilowanie programów po zapisaniu i tak dalej w różnych językach programowania. Jak ktoś lubi, jak mu Vim wyświetla, jakie błędy popełnił w edytorze tekstu, bo brakuje mu IDE, no to Syntastic jest zdecydowanie tym, co powinien zainstalować. Kolejne dwa pluginy, muszę przyznać, nie korzystam z nich za bardzo. Z dwóch różnych powodów. Pierwszy dlatego, że nie mogę się przyzwyczaić, widać, jest to mi za mało potrzebne, ale Vim Surround służy do edytowania rzeczy wokół tego, co edytujemy. Na przykład zamienia nam podwójne cudzysłowy na pojedyncze albo odwrotnie. No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w jakimś języku programowania, który to odróżnia, piszemy coś w pojedynczych cudzysłowach, a potem przypominamy sobie, że chcemy mieć interpolację stringów i musimy zamienić na podwójne. No to w Vim Surroundzie wpisujemy sobie CS, pojedynczy cudzysłów, podwójny cudzysłów i on to zamieni. I Rainbow Parentheses nie używam dlatego, że z jakiegoś powodu zapomniałem to włączyć, mimo tego, że miałem zainstalowany plugin i ostatnio to odkryłem i włączyłem, więc teraz będę tego używał. I to, co ten plugin robi, to koloruje nam nawiasy. Koloruje nam nawiasy, że ja za każdym razem, jak mam 5 nawiasów zamykających, to zastanawiam się, czy powinienem mieć 5, 6, a może 4, a może 10, czy już wszystko pozamykałem. Vim, co prawda, podkreśla, pokazuje nam nawiasy, jak widać, gdzie jesteśmy, ale to trzeba przejechać kursorem. No i teraz pytanie, jak jestem kursorem tutaj, to czy ten nawias albo ten nawias to jest już ostatni, czy to dotyczy tego nawiasu? Kolorki pomagają. Nie wiem, czy mam tu... O, jak się to włączy, to wygląda tak. Są kolorki... Są widoczne na ekranie, jak widać. Jest to, jak ktoś przynajmniej nie jest daltonistą, dużo wygodniejsze. Jak ktoś jest daltonistą, to może sobie dostosować kolorki, żeby pasowały do tego, więc też nie jest źle. No i to tyle. W ten sposób używam Vima. Widać, ewidentnie dobrze dostosowałem ilość treści do czasu prelekcji, bo już mi się czas mocno kończy. Chciałbym wam powiedzieć dużo więcej na ten temat. Naprawdę, można o tym mówić w nieskończoność. Jak zaczynałem tą prelekcję przygotowywać, to myślałem sobie, no ale co ja mogę powiedzieć na temat Vima? No, otwieram i robię. Dlaczego tak myślałem? Bo Vim jest po prostu naturalny dla mnie. Po latach używania go nie myślę o tym, co robię, nie jestem w stanie sobie przypomnieć o tym, jakie są te komendy, których używam. Jest parę komend, które dzisiaj rano, idąc tutaj, wymyśliłem i zdążyłem zapomnieć o nich i nie mogę sobie przypomnieć. Bo to nie jest coś, o czym zwykle myślę. No ale jeśli ktoś z was ma jakieś pytania do mnie, to chętnie na nie odpowiem. Być może nie będę w stanie, bo tak jak mówię, nie czuję się ekspertem od Vima, nie wiem, czy ktokolwiek się czuje. Cześć, dzięki, super prezentacja. Pytanie mam w zasadzie już bardziej do VimRC, którego powiedziałeś, że nie poruszysz tutaj. Tak. Ale no, pokazałeś makra, że można je tak naprawdę przedstawić jako stringi. Pytanie będzie poziomowe, tak? Czy po pierwsze w VimRC możemy już je sobie zdefiniować tak przy starcie? I czy możemy, na przykład taki pomysł mi przyszedł, z tym się borykam czasami, że wrzucę kod w repo i tam Jenkins mnie okrzyczy, że mam trailing white spaces. Czy na przykład możemy zrobić w Vimie i możesz pokazać, jak to zrobić na przykład szybko, żeby wywołać makro przy zakończeniu edycji pliku. Na przykład robimy WQ na pliku i jeżeli on na przykład się kończy na .c, to będziemy mieli redukcję trailing spaces. Okej, ja mam coś takiego. To jest binding na backslash duże W, które mi usuwa trailing spaces właśnie. O, mogę zrobić jakieś spacje, prawda? I teraz sobie piszę backslash duże W. I on mi to usuwa. Przechodzi przy okazji kursorem do tego miejsca, gdzie było ostatnie. No ale żeby to zrobić podczas zapisu pliku, to jest coś takiego jak AutoCMD, tylko nie umiem tego używać w tym momencie. To jest coś, co trzeba sprawdzić w manualu, żeby zobaczyć, które po prostu są... Jak widać, są różne akcje, pod które można się podbindować i robić przy tej okazji coś, prawda?
Więc jak zrobisz, jak znajdziesz tą akcję i wpiszesz sobie właśnie taki, o, coś takiego jako akcję do wykonania przy zapisie, to usunie ci wszystkie training spaces konkretnie. Natomiast zapisanie makr działa w ten sposób, że wpisujemy sobie małpa q równa się jakieś tam makro. Nie będę tego przytaczał tutaj konkretnie, jak to się robi, bo najprościej jest zobaczyć w dokumentacji jest taka strona vimtricks.org i parę innych, jak wpiszesz sobie vim save macro albo vim display macro, ja tak dzisiaj rano zrobiłem, to będzie tam właśnie pokazane, jak takie makra zapisywać. Polecam ogólnie dużo wyszukiwać, najlepiej w DuckDuckGo, a nie w Google. Chciałem już powiedzieć googlować, ale no, bo naprawdę jest dużo różnych materiałów pokazujących, jak coś zrobić w Vimie i dużo szybciej, niż gdybyście mieli znaleźć to w dokumentacji. Okej. To ja bym chciał zadać takie pytanie, które może być pomocne na przykład dla osób, które używają tylko edytorów zupełnie graficznych, a chciałyby coś sprawdzić w konsoli. Z twojej perspektywy, czyli użytkownika, który zarówno no, używa Vima, ale też kiedyś używał i Maxa i ma jakieś tam przemyślenia na temat jednego i drugiego, czy twoim zdaniem Emacs to jest właśnie też na pewnej płaszczyźnie alternatywa, którą warto też spróbować i to też da nam coś wypróbowanie i nauczenie się tego, czy raczej z twojego poglądu Emacs to jest coś, co, na co tylko można stracić czas i się w ogóle zniechęcić do edytorów konsolowych? To może być zaskoczeniem, ale ja nadal próbuję używać Emacsa, ponieważ jest jedna rzecz w Emacsie, której nie ma nigdzie indziej sensownie zaimplementowanej i to jest org mode. Org mode służy do po prostu organizowania sobie pracy i ogólnie pisania dokumentów z tabelkami, z listami to-do i tak dalej, a ja postanowiłem robić jakieś sobie to-do. Nie wyszło mi to, ale to już inna sprawa. Tylko, że tak, z Emacsem jest ten problem, że nawet jak się używa SpaceMaxa, tak jak ja, który jest dystrybucją Emacsa skupioną na tym, żeby wyglądać jak Vim, to nadal to jest Emacs. I z Emacsa naprawdę trzeba umieć korzystać, żeby się w nim nie pogubić. No i to jest tak, jak ktoś umie go używać i spodoba mu się sposób używania go, to Emacs potrafi dużo więcej niż Vim. To tutaj nieszczególnie można z tym dyskutować. Natomiast z drugiej strony nie powiedziałbym, że kiedykolwiek będzie naturalne, ale nie jestem stałym użytkownikiem Emacsa, więc nic dziwnego, prawda? Przyzwyczaiłem się do Vima i Emacs jest dla mnie dziwny i nie umiem znaleźć odpowiednika Escape'a, który pozwoli mi przywrócić go do normalnego trybu. Wczoraj czy przedwczoraj próbowałem wyjść z niego mimo tego, że wiem jak z niego wyjść, dwukropek Q, ponieważ używam SpaceMaxa, ale wszedłem w jakiś tryb wprowadzania comment, z którego nie umiałem wyjść. Jak ktoś zna Emacsa, to myślę, że będzie dla niego wygodnym edytorem tekstu. Ale to trzeba podjąć świadomie decyzję, że to jest ta droga, w którą chcemy iść. No i Emacs nie jest wszędzie, Vim jest. Czyli nie chcę mówić, że Vim jest lepszy od Emacsa, czy odwrotnie. Każdy ma swoje zalety, każdy ma swoje wady. Tak jak mówię, Emacs umie więcej, ma teoretycznie porządniejszą architekturę, dopóki nie zaczniemy patrzeć głęboko, jak na przykład to, jak jest uruchamiany. No ale nie chcę też się wypowiadać za bardzo, bo go nie znam. Nie znam go aż tak dobrze. Okej. Ja nie tyle pytanie, co jeszcze bym dodał dwie rzeczy, których używam i też się mogą komuś przydać. Procent, jak chcesz przejść między nawiasami, gdy masz nawias otwierający i zamykający, tak. To też bardzo często pomaga, czy przy nawiasach i przy klamrach, gdy jest gdzieś if, jest duży if i chcemy przejść na jego porządek. Tak, to się zgadza, jak tutaj zrobię sobie klamry. To jest. I dam sobie procent, to będę pomiędzy nimi przechodził. Nie powiedziałem o tym, dlatego że przyjąłem albo i nie. Czy to działa tylko w jednej linii? Nie, musisz wejść na nawias. No tak, dobra. Tak o, sobie można przechodzić. Nie powiedziałem o tym z jednej prostej przyczyny, bo tego nie używam.
Zdaję sobie sprawę z tego, że taki feature jest, ale nie wiem. Aha, to ja go po prostu cały czas. Jeszcze jest hash, nie wiem, shift 3 chyba, który szuka słowa spod kursora. Też bardzo często tego używam. No okej. Okay. Jest też na przykład GF, które przechodzi do pliku pod kursorem. Tego jest pełno. Nie da się powiedzieć o wszystkim. Jeszcze tak jedno pytanie, co wyżej, bo mamy czas na kolejną prezentację już. Ktoś ma jakieś pytanie jeszcze? Bo wspomniałeś o Org Mode w Emacsie, czy korzystałeś z WimWiki może? Bo ja zacząłem od Vima i słyszałem dużo dobrych rzeczy o Org Mode, a nie wiem, czy się interesować teraz. Znaczy powiem w ten sposób. Ja jak usłyszałem o Org Mode, to szukałem implementacji Org Mode'a w Vimie i znalazłem tyle, że jest niekompletna i w sumie to użyj Emacsa. Więc tak próbowałem robić, ale chyba niedługo przestanę. Polecam wypróbować WimWiki, bo no przynajmniej moje wymagania spełnia jak najbardziej. Znaczy WimWiki to spróbuję, oczywiście, zobaczę, bo też jestem ciekaw samej edycji tekstu, robienia tabelek i tak dalej, ale ja konkretnie używam tego do automatycznego zarządzania to-do, więc nie wiem, czy WimWiki... Aha, jak to-do tam mówi, też jest, to ok. Jest. To w takim razie polecam wszystkim zobaczyć, bo ja też zobaczę. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś znał wszystkie pluginy do Vima, to tego jest za dużo. Jasne, dobra. Dziękujemy, Błażej.